W dzisiejszym filmiku przedstawię Ci, drogi widzu, bardzo krótką refleksję na temat zemsty. Refleksję opartą na słowach świętego Jana Bosko, żyjącego w latach 1815-1888, włoskiego duchownego, założyciela Salezjanów, patrona młodzieży, uczniów i studentów. Powiedział on mianowicie kiedyś, że prawdziwą zemstą katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która nas obraża. Jeśli więc, drogi widzu, chcesz się zemścić na osobie, która ciągle źle ci życzy, kopie pod tobą dołki, ciąga cię po sądach, szkodzi ci jak tylko może, ukradła ci coś wartościowego i tak dalej i tym podobne, módl się za nią szczerze, szczerze i gorąco, na różańcu. Przebacz jej serca, zamów za nią mszę świętą. Podejmij w intencji uświęcenia tej osoby jakieś posty i wyrzeczenia. A tak ją tym zawstydzisz na drugim świecie przed majestatem Boga, że naprawdę nie ma lepszej, piękniejszej i bardziej długofalowej w skutkach zemsty niż ta. Jest to metoda polecana przez bardzo wielu świętych. Zło dobrem zwyciężaj, mawiał przecież święty ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jeśli więc, drogi widzu, masz ochotę pognębić mocno swoich nieprzyjaciół, nie przestawaj za nich się modlić. A zdziwisz się bardzo, prędzej czy później, do czego takie postępowanie ofiary twojej zemsty zaprowadzi.